Dzień dobry Państwu. 7 lutego 2024 roku. Ósma chyba, osiem. Tak krzyczy, dzień dobry. Umbry. Dopiero cię karmiłam, barany mały. Ale może on tak dla sportu. Bo zawsze coś można wycyckać jeszcze. Pogoda to chyba widzę... Jest taka zawierucha, ale wcale nie jest tak zimno. No jest 6 stopni. Nawet dzisiaj to 9 tam pokazywali. Ale nie jest... Ale całą noc tak atakowało, że szok. A na północy jest śnieg. Ojej. To mnie się to nie podoba, jak mam śnieg to. Nie, tutaj nie. To nie. Tutaj nie. Aha, no tak, bo jakbyśmy mieli tam ewentualnie skoczyć, to by było kiepsko. Nie wiem, jak to pogodzimy wszystko. Dobra, dzisiaj się sporo wyjaśni, nie? Jakby co, ja wczoraj podlewałem te drzewka tutaj. Wszystkie. No. Dobra, później to posprzątam jak krawa, nie? Jasne, pewnie. O, jednak kolega się chycił. No, dałam. A to już dzieciaki nie chce im się dawać? No dałem mu, ale pół, myślałam, że mu wystarczy, ale widzę, że... Duży kot, duże potrzeby. Ale on sobie tak dzieli, on nigdy nie przyjdzie. Rzadko tak jest, żeby zjadł taką saszetkę oraz. Mhm. Jak zostawi, to mu się wysuszy, a jak mu się wysuszy, to już tego nie tknie. Wiesz. Więc wiem. Jakie masz plany dzisiaj? Takie same, jeżdżę na desce i palę jointy. Nic więcej. Oho. O nie. No właśnie ostatnio się mało dzieje. To trochę szkoda, ale... No cóż. Ostatnio się mało dzieje, ale... Aha, poczekaj, bo wiesz co? Ja tam palnąłem, że mamy te dwa apartamenty, 9, 13 wolne. To już jest sprawa nieaktualna, jakby co, proszę Państwa. I... No i nie mamy wolnych apartamentów. Dymanicznie, no. To już jest nieaktualne, zapraszamy od... czekaj. Od 16 mamy jeden wolny, o tak. Jakbyście chcieli. Ewentualnie mamy teraz lukę 9-11. Ale w 32, w tym dużym. Coś wyświniłam spodnie takim, no wiem czym, takim preparatem medycznym. Teraz nie wiem, jak mam się tego powiedzieć. Ale mi tych spodni, bo ja lubię bardzo. Jak to zamaskować? Markerem. Myślałam o tym, ale marker ma takie dziwne dwa światy, taką fioletową. Poza tym to w praniu zejdzie. Dobrze. Dobra, no to kończę tutaj. Narka. O, nawet ładnie zeżarł. Kitenzo. Tych kubków to my sporo produkujemy. Brudnych. Ojej, ale pachnie z tymi sałatkami. Mhm. Jak wyjęłaś kiełbasę z zamrażarki, to pachniała koperkiem. Otwieram pudełko z lodami, a tam ma koperek. Mm-hmm.